Panie Wiesiu, jesteśmy po pierwszym sezonie Sanatorium z Miłości. Proszę mi powiedzieć, jak wrażenia i czy znalazła Pani miłość w tym programie? Na pierwsze pytanie odpowiadam, że to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewałam się tak wielkiego sukcesu i takiej popularności po tym pierwszym sezonie, prawda? A co do miłości, to ja zapraszam do oglądania. Przekonacie się, czy będzie ta miłość, czy nie. Nie mogę zdradzić. Co nieco mogę nadmienić, ale nie za wiele, także i tak, i nie. Czuje Pani już popularność, to, że Pani jest rozpoznawalna? Zatrzymują Panią na ulicy Pani na przykład? Tak, tak, czuję to, odczuwam to. Także jest to bardzo miłe, ale i troszeczkę tak w moją prywatność wchodzące. Także raczej ja nie preferuję być gwiazdą wielką, a chociaż to sprawia mi przyjemność, nie ukrywam. Pani Wiesiu, jest Pani jedną z bardziej rozpoznawalnych osób z tego programu. Tak jest, świadczy o tym choćby liczba artykułów na Pani temat. Oprócz pozytywnych opinii pojawiają się też głosy mówiące o tym, że Pani ma doświadczenie aktorskie i być może, co niektórzy twierdzili, że Pani tutaj gra, a niekoniecznie jest sobą. Jak to wygląda? Proszę Panią, po pierwsze, chcę to właśnie sprostować. Nie jestem osobą podstawioną. Zgłosiłam się do... Przeszłam casting, zostałam wybrana. Jestem singielką, także wszystkim wymaganiom sprostałam. I niech ludzie mnie nie oczerniają, że w jakimś związku trwałam. Swojego życia prywatnego nie będę wydaturzała dla wszystkich. To mam dla siebie skryte. Także, no cóż mogę powiedzieć. Zaplątałam się. Te pogłoski, te plotki wzięły się z tego, że Pani wzięła udział w innym programie, w którym wystąpiła Pani z partnerem. Ależ oczywiście, proszę Panią. Biorę udział, w ten sposób spełniam się i dorabiam do skromnej emerytury. Niestety, mam bardzo skromną emeryturę i w ten sposób postanowiłam zarabiać na życie. Także scenariusz jest, jak dostaję rolę, to mam scenariusz, prawda? To ja wiem, co mam zagrać, a w Sanatorium Miłości gram samą siebie, taka jaka jestem. Bez charakteryzacji, bez nakazu, bez zakazu, tylko gram samą siebie. W tamtym poprzednim programie Pani zagrała, czy to po prostu ten związek się skończył? Jak to wygląda? Może nie wracajmy do tego, ten związek się rozpadł po zakończeniu nagrania. Także jest to dla mnie przykra sprawa i właśnie w ten sposób chciałam się zrehabilitować i pojechałam do Sanatorium Miłości szukać, no może nowego partnera bym powiedziała.